Hej, witam serdecznie, tutaj Hikaru i kontynuuję naszą rozgrywkę. W poprzednim odcinku poszedłem tam z powrotem tam, gdzie byłem, czyli zszedłem przez taką okrągłą dzielę w dół i wyszedłem tam, gdzie przychodziłem wcześniej. To był błąd, ponieważ zupełnie nie o to chodziło. Jak zrobiłem te ręce na dół, to musiałem je z powrotem wrócić do góry. Musiałem sprawić, żeby one z powrotem weszły do góry i na razie zrobiłem lewą rękę i teraz musimy iść wspólnie podnieść prawą rękę. No. Okej. Czyli chyba będziemy musieli po prostu wyciągnąć tą kratkę, cokolwiek spod tego. I jak to się opuści, to da nam kolejny laser. Zobaczcie, że to idzie do góry. I ten kryształ wejdzie na tą rękę. Widzicie? I teraz będzie animacja. I te posągi są po to, abyśmy najprawdopodobniej skierowali te promienie świetlne na oko, albo na ten kryształ, który jest tam na głowie. Tak mi się wydaje. Okej, prawie. O, zobaczcie. Przechodzi przez to i na kryształ. Czyli dokładnie to samo musimy zrobić z tym posągiem. To nie było takie trudne, tylko trzeba było wykombinować. I nawet nie używałem żadnego poradnika. Super. Ręce się prostują i wchodzimy do ukrytej komnaty. Mam nadzieję, że szkieletów tam nie spotkamy. A w żadnych mumii, które były w Tomb Raider 4, czyli The Last Revelation. Dobra, to jest głowa węża jakiegoś dziwnego. Pradawny świat. Oho, pająki, Spidermany. Super, udało się. Czy jeszcze coś mamy? Jeszcze jest pająk, kurczę. Czyli... kurczę. No, widzę, że... grubo, musimy skoczyć i w tym czasie złapać się kotwiczką tego. Super. Jakoś nam się udało. Mam nadzieję, że żadne nieprzyjemne towarzystwo mnie tu naprawdę nie czeka. Okej. Nie ma tu sekretów. Tu są jakieś drzwi. Albo raczej wrota. To jest, myślę, lepsze określenie na to, co tu się znajduje. Chwila, napiję się. Już ostatki wody. Wypiłem wszystko, co miałem na biurku i w jego obrębach, okolicach. Ja pierniczę. Co my tu mamy zrobić? Oho. Chyba nam plecak świeci. Mod Tora. Raczej rękawica Tora. Wow. Rzeczywiście to wszystko jest połączone. No super, zobaczcie, jakie to jest genialne. Nie o to mi chodziło! Nie do końca. Zaraz go skorzystamy. Najpierw pójdziemy tutaj.
I dobrze, bo włącza nam się, przepraszam, animacja. A jak się włącza animacja, to znaczy, że idziemy dobrze. My son, your treasures here and far, this gauntlet's twin, your belt Meginjord, and the mighty Mjolnir, are protected by the dead to keep Jormungandr subdued. But the map's been destroyed, and recently. If one of Thor's gauntlets was here, it's gone now. What's this? Natla, I see your goal and am your puppet no longer. Richard James Croft. Father did this. Ciekawe dlaczego? RJC. Strange. Father never used his middle initial and monograms to avoid confusion with his father. That's where you hid the artifact. You sly old fox. Now, if I can just make it back to the boat. Aha, czyli zrobiliśmy wszystko, co mieliśmy zrobić. I wygląda na to, że po prostu musimy wrócić na łódź. Szczerze mówiąc, dobrze, bo już mam dosyć tej Tajlandii. A, nie o to mi chodziło. Lara, dlaczego sama się odpinasz z tej kotwiczki? A, to było dziwne. Okej. Tutaj mamy sekret. Fajnie. Tylko co tutaj dalej trzeba zrobić? Jak mamy się stąd wydostać? Chyba trzeba po prostu wrócić do góry. Tak mi się coś wydaje. Tylko którędy? Zobaczymy zaraz w pomocy polowej. This bridge is covered in the same glowing runes as that heavy door. I can move this bridge around if I can find a place to stand and push it. O proszę. Dobra, możemy zmieniać położenie. Co to? Możemy zmieniać położenie tego mostu. Tylko trzeba znaleźć miejsce, z którego można pchnąć. O, tutaj coś widzę. Okej. Teraz tylko w którą stronę? Chyba w tą. Albo w tę raczej. Chociaż kurczę, coś tu nie działa, bo nie mam jak tego okrążać, bo tutaj są zniszczone. A po cholerę jasno mi to jest. No. Nieważne, to się chyba do niczego nie przyda. O proszę. Ja pierniczę, naprawdę. Wow. To było fajne. Teraz zróbmy z powrotem tak, by ten most wrócił na swoją pozycję. I poszukamy miejsca, z którego możemy pchnąć ten most jakoś. Tylko pytanie, skąd? Oto jest, moi drodzy, pytanie. Tylko którędy, naprawdę, którędy? Tu nic nie możemy zrobić. Pytanie, którędy i gdzie możemy coś zrobić?
Jeśli nie tutaj. To było głupie, strasznie głupie. Głupie as fuck. Na lewo skoczymy. Bo tutaj może być droga, która mnie może zaprowadzić dalej. Albo i nie. Albo i ludzie nie. I chyba właśnie nic tu nie będzie ciekawego. Przynajmniej nie mogę niczego się doszukać. A szkoda, szkoda, że marnuję czas niepotrzebnie. Oj, ludzie, ludzie, to będzie ciężkie. I już to widzę, że do łatwych zadań to nie będzie należało. Tylko właśnie nie mogę ogarnąć, o co tutaj chodzi. Dobra, to ja może skończę nagrywanie i wrócę do was jak ogarnę, żeby nie tracić czasu. Ogarnąłem, o co chodzi. Musimy przesunąć most w tą stronę, gdzie była ta obręcz. Maksymalnie i teraz mogę sobie bezkarnie złapać ten most i ciągnąć. Tak skorzystałem z poradnika, żeby nie było. I lecimy, lecimy. Musimy obrócić ten most na drugą stronę. Ok. Na tym byłby koniec. Łapiemy się tego i znowu trzeba się rozhuśtać. Aha, a dlaczego moja Lara nie wskoczyła? Oto jest pytanie. Dobra. Widzę, że jeszcze raz mnie czeka. To przy okazji sobie zobaczycie, jak to wygląda. Super. Tylko jak to dalej zrobić, żeby przeskoczyć i nie spaść? Chyba wiem, trzeba tu sobie zostawić troszkę rezerwy z tego co widzę, bo innym sposobem nie przejdziemy. Aha. I jak teraz? Aha, chyba teraz na górę trzeba po prostu wejść. Przesuńmy to jeszcze trochę. I w takim wypadku skoczymy, wejdziemy tutaj na górę, wyspniemy się. O ile się da. Czy się da? No właśnie. Zaczynam wątpić. Czy się da zrobić coś takiego? A gdybyśmy się trochę spuścili, tak na wysokość można powiedzieć tego, to czy nie udałoby nam się wskoczyć naprawdę? Jeszcze dłuższe trochę. Nie, to jest przesada. To jest trochę za długie. W ten sposób. No trudno. Wygląda na to, że... Nie wiem, nie wiem jak to zrobić, nie wiem. Wiem jak przesunąć most, ale nie wiem jak tam wskoczyć. Bo my przesuwając ten most w lewo, musimy się dostać tam. W tamto miejsce. Dobra.
kolejne podejście. To odcinek będzie trochę dłuższy z tego co widzę, ale to tylko dlatego, bo kręcę się w kółko i nie wiem co robić. To jest jedyny powód. A gdybyśmy obeszli ten most? Dałoby radę coś takiego zrobić? I pchać stąd na przykład? Dobra, wygląda na to, że się da. I z tej strony może będzie łatwiej jakby wrócić na górę. Mam nadzieję. Że ja kurczę wcześniej na to nie wpadłem, naprawdę. Gdzie jest nasz most? Musimy zobaczyć, czy jest w dobrym położeniu. Nie do końca. Czyli musimy tutaj jeszcze zejść i go dociągnąć. Aha, Batmany. Ile ich jest? Las Batmanów. I trzeba go popchnąć w prawo. I teraz... Okej, widzę, że most już jest na swoim miejscu. Więc trzeba iść. I w sumie to byłby chyba najlepszy moment, aby zakończyć ten odcinek, żeby jednak zbytnio nie przedłużać. W kolejnym odcinku dojdziemy dalej i zobaczymy, czy uda nam się już wrócić na naszą łódź. Tak więc mam nadzieję, że się podobało i do usłyszenia w odcinku kolejnym. Trzymajcie się ciepło, cześć!